i taka lipa, wszystko stoi. Odrobinę deszczu, odrobinę śniegu i wypadki. Zatem przygoda numer 2 tej wyprawy. Próbujemy objazd. Tak wygląda krajobraz. Próbuję 322 stanówkę, która może być nie za bardzo przygotowana, ale ja myślę, że trafik na niej idzie z tego co widzę. Plan jest taki, aby zaoszczędzić sobie trochę czasu, albowiem ten idzie w lewo, czekaj, gdzie on? A, on tylko rampkę robi, a nie, to rampka to jest za mały objazd dla mnie. Bo jak zjedziesz z rampy i wjedziesz na rampę, to też jest jakiś... To też jest jakiś tam objazd, ale ja chcę wszystko. Tak wygląda sytuacja na mapie. Tak wygląda sytuacja na drodze. Odbiję kilka mil od highwayu i spróbuję go przyjechać przez jakiś clearfield. Z góry, mała miejscowość po drodze i trzeba się skupić.
Zabiorę was dzisiaj w trasę na północno-wschodni corner Stanów Zjednoczonych. Tym razem celem naszej wyprawy jest stan Massachusetts, generalnie rzecz ujmując okolice Bostonu. Niedziela rano, szarżujemy. No powiem wam trochę, jak wygląda teraz moje życie, bo jak wiadomo wróciłem do pracy zawodowej i zatrudniłem się w takiej firmie, która w zasadzie śmiga na wschodnie wybrzeże. A więc jest to podobne obszary co do tego, co robiłem, do tych, które robiłem ostatnimi czasy przed odejściem z rockingu, z tą różnicą, że charakter pracy jest inny. Poruszamy się na wschód, pogoda jest paskudna dzisiaj od samego rana. Spało się świetnie na truckstopie, spałem po raz pierwszy na górnym łóżku. Po raz drugi. I fajnie się spało jak w namiocie, bo deszcz tak cicho szumiał, o, bębnił w zasadzie w budę. Nie. W pewnym momencie nawet obudziło, ale tak sobie pomyślałem, że jest bardzo, bardzo tak sympatycznie. Jak się obudziłem w środku nocy i zaraz zasnąłem znowu. Początek maja, dzisiaj jest chyba 9 maj. I bardzo zimna wiosna jest w tym roku 2021 i bardzo deszczowa. Sama zima była również długa i to się przeciąga do tej pory. Co powoduje, że jazda jest pod względem temperatur przyjemna w tym roku, no bo nie ma jeszcze gorąca. Natomiast jest dość sporo tego deszczu, z tego co zauważam. I obecnie jesteśmy... Ciągnie się taki front atmosferyczny opadów od Illinois poprzez Indianę, aż do Ohio, aż do granic z Pensylwanią. I ja będę dzisiaj przez pół dnia jechał w takiej pogodzie. Wystartowałem dość wcześnie, a jest już 8 godzina czasu Chicago. Od paru ładnych godzin jadę w deszczu. I cóż wam mogę powiedzieć, zobaczmy jak ta trasa się ułoży. Tym razem cel wyprawy jutro, w poniedziałek rano, rozładować jak najszybciej te towary, które ma na przyczepie w dwóch różnych miejscach, potem załadunek, zabijamy ogon i wracamy z powrotem do Chicago na jardę i będę robił przerwę. Także tak to wygląda. Pogoda mi się jeszcze bardziej skiepściła. Zasuwam końcówkę Ohio i zaczyna padać taki jakiś zmarzny, zamrożony śnieg, deszczu śnieg. Niestety tak wygląda to na radarze pogodowym. Za niedługo, myślę, za jakieś, które to jest, 50 mil, za godzinę dojadę do granicy z Pensylwanią i tam to będzie oznaczało, że w zasadzie tą śniegoburzę zostawiam za sobą. Aczkolwiek ona, z tego co widzę, przesuwa się dalej na wschód, więc niewykluczone, że jutro w niej też będę jechał. Aby była lipa. Drugie kółko w tym tygodniu nie jest łatwe. Albowiem staram się cały czas utrzymywać wysoką, średnią prędkość, ale ci ludzie mi co chwilę przeszkadzają, bo większość ludzi jeździ bardzo, bardzo, bardzo... Zachowawczo, za bardzo zachowawczo bym powiedział, w takich warunkach pogodowych. A dlatego niedziela, wiele niedzielnych kierowców. Ale my suniemy do przodu.
to już końcowy fragment podróży dzisiejszego dnia, dzień numer 2, a zasadniczo właściwie 1. Normalnie z Chicago dojeżdżam do okolicy Scranton. W zależności od tego, jaki mam ładunek i czy cisnę, czy nie cisnę, mogę dojechać za Scranton nawet, albo spać w samym Scranton, Pennsylvania, lub tuż przed, jeśli jestem ciężki. I same okolice Scranton oraz Wilkes-Barre to są, tak jak widać na załączonym obrazku, tereny górzyste. Tutaj jest już troszkę wspinaczki i troszkę zjazdówki. Czasem bywają tutaj wypadki, zwłaszcza gdy pogoda jest kiepska. I odtąd też mogę powiedzieć, że rozpoczyna się ten etap podróży, który ja znam mniej, generalnie rzecz ujmując, no bo w mojej poprzedniej firmie raczej tych obszarów starałem się nie przerabiać. Rzadko kiedy bywałem w samym Scranton. Raczej operowałem na południe od niego. I w związku z tym 81, 84 na wschód jest mi drogą stosunkowo mało znaną. Owszem, zdarzało mi się tam jeździć w poprzednich firmach, ale było to dawno temu i to w ogóle chyba jest jakoś nieprawda. Tymczasem plan na dzisiaj jest taki, że ja dojadę za Scranton na pewno, ponieważ rozpocząłem jakby moje pierwsze kółko z Indiany i będę w stanie dojechać więcej, przejechać więcej dzisiaj. Ale na tych obszarach, w mojej głowie, to ja właśnie myślę o sobie jako kierowcy, że jestem takim menadżerem pędu. Moim głównym zmartwieniem, o którym myślę na co dzień przez wiele godzin, jest jak zarządzać energią. Jak nie marnować tego momentum, które zbudowałem, gdy już trok. Jak nie marnować tej energii kinetycznej, żeby ona tak nie wyciekała nieszczelnościami, czyli moją niekompetencją. Jak już wprawiłem w ruch olbrzymim wysiłkiem tę ciężką maszynę, to skupiam się na tym, aby ona jak najbardziej płynnie pokonywała czasoprzestrzeń, bo to mi sprawia frajdę, płynna jazda. I to jest taka nieustanna gra, która sprawia, że człowiek się mniej nudzi za kółkiem, co nie? Bo to jest takie zarządzanie, trzeba rozumieć, jak się samemu wpasowuje w ten flow tego trafiku, w ten żywy organizm, pulsujący organizm ruchu drogowego, który ciągle się zmienia o różnych porach dnia i nocy. Jest on inny w różnych okolicznościach, nawet jest on inny w inne dni tygodnia, no bo w niedzielę pojawia się na drodze wielu niedzielnych kierowców i te erratyczne zachowania, nieprzewidywalne zachowania samochodów osobowych, jest ich więcej, trzeba na to bardziej uważać. I właśnie te okolice Scranton, te okolice Wilkes, te górzyste podjazdy i zjazdy, one dla mnie są jakby szczególną frajdą, no bo tutaj to wyzwanie, poziom trudności zarządzania tą energią jest wyższy, no tak jak teraz. Ja wolę odrobinę wytracić prędkość po to, aby płynnie zmienić pas, niż pchać do końca, jechać na maksa i próbować wymusić na tym gościu zmianę pasa, żeby mnie puścił. I tak to wygląda. Jazda raczej idzie mi na ogół sprawnie. Mam bardzo dobry sprzęt z 505 koni Cummins'a. Ładunek nie jest najlżejszy, ale nie jest też najcięższy. Waży chyba 32 tysiące w tej wyprawie, więc nie jest źle. To nie jest śmiganie po górkach, ale na pewno mnie nie przymula i nie zwalnia. Jestem ciekaw, ile mil będę dzisiaj w stanie wyczesać. A zatem szoramy dalej jeszcze około godzina na zegarku do końca dniówki. Jesteśmy na miejscu, koniec dniówki na dzisiaj. Przejechaliśmy w sumie Fuel Economy, spójrzmy.
7,0. W tej trasie 5,5 na średniej, tak? Na dwójce mam 5,5. A dzisiaj mam 7,0 jest na jedynce. Tak? Tak. Czyli średnia spalania z pierwszego i z drugiego kółka do tej pory jest 7,0. Co wam jeszcze mogę pokazać? 18 minut zostało mi na książce. Dzisiaj przejechaliśmy w sumie 706 mil. Z przyzwoitym wynik. Wczoraj 723 wpadło. Wszystko zależy, jak ci się ułożą po prostu spania. Na przykład w tym momencie ja mógłbym podjechać jeszcze 9 mil dalej do następnego rozsądnego, właściwie jedynego spania, które nie byłoby rozsądnym rozwiązaniem, bo to jest nocleg gdzieś tam na parkingu McDonalda. To ja, za te 10 mil różnicy, 10 minut różnicy to mi nic nie robi właściwie. Nic zasadniczo mi na jutro nie pomaga jakoś tak wielce, a tutaj mam toaletę i restorejkę i większy komfort, prawda? A zatem to tyle na dzisiaj. Do usłyszenia jutro. Są jeszcze dwie rzeczy, które muszę zrobić przed... Przed czym? W tym roku. I wtedy właściwie będę mógł powiedzieć, że wprowadziłem się w 100%. Cały czas pada, dzisiaj była niezbyt łatwa dniówka. Pierwsze, trzy rzeczy właściwie. Muszę obcykać dobrze tą kamerę. Mam teraz kamerę dashcam, tak zwaną, która nagrała wszystko na wypadek wypadku lub nieoczekiwanej kontroli, którą oczekuję na co dzień. Dobrze, muszę się nauczyć ją obsługiwać, jak sejfować te pliki, które mi potrzebuję. Druga rzecz, którą muszę zrobić, to jest to. Widać czy nie widać? Nie widać. Muszę założyć sobie... O, ale ta półka jest duża, głęboka. Muszę sobie założyć CB radio. To jest coś, czego nie zrobiłem. A trzecia rzecz, muszę założyć sobie dmuchawkę. Normalnie... To, co mi się podoba w tej firmie, że właściwie... Oni mi to dali, co nie? A co sobie założę? Nie w każdej firmie ci to dadzą, każą ci po prostu sobie to kupić. To jest jednak bardzo, bardzo dla mnie. Ja to lubię mieć, bo to pomaga mi w utrzymaniu porządku na co dzień w kabinie. Co teraz? Chyba zjem kolację. Poranek, czwarte rano, startujemy. Książka puściła mnie. Jakiś czas temu wyruszamy do pokonania. Pozostało około 4,5 godziny. Ja to pewnie pyknę w 4 godziny. Zrzutka numer 1. Tam pójdzie szybko. Byłem już tam, fajna firma. Założę tam maszyny, które... Oni rozładowują dość szybko, ta firma wydaje się uporządkowana i dobrze zorganizowana i to lubię, łączę sobie długie. Walimy do przodu i zobaczymy, co ten dzień przyniesie nam dzisiaj ciekawego. Ten fragment drogi na wschód, od Scranton, Pensylwania, aż do granicy Nowego Jorku, w samym New Jorku zasadniczo. On nie jest dla mnie dobrze znany po 84. I dlatego ja się muszę tutaj skupić. Dużo konstrukcyjnów. Teren górzysty.
poranek. Wiadomo, że o poranku człowiek nie jest dokładnie na 100% zaraz jak się obudzi. Kiepska pogoda. Całe szczęście jest powyżej zera i to grubo, bo jest 10 stopni, no to jakieś 3 stopnie powyżej zera. Wczoraj w górach padało, dzisiaj tutaj jednak jest wschodnie, z tej strony z gór. I to wszystko do kupy sprawia, że no deszcz, jest to deszcz. Ale to wszystko do kupy sprawia, że lepiej się zachowywać. Czyli i tak jeżdżę agresywnie, bez względu na warunki pogody, tylko tą swoją agresywność podkręcam lub przycinam. Zależy mi na czasie, bo wszystko mam obliczone tak na styk. W tej pracy pracuję efektywnie, wyciągając maksimum niemalże to, co mogę z moich 70 godzin pracy na cyklu. I to sprawia, że te strzały, długie strzały, które mam, dwa długie strzały, które mam w tym tygodniu, jeden ma dodatek dwa stopy, muszę być precyzyjny z wykorzystaniem czasu, muszę mieć na uwadze, co, ile czasu mi zajmuje i tak dalej, i tak dalej. Ja mam tak wszystko obliczone, że jeżeli nic się po drodze nie skiepści, to ja sobie dojadę do Chicago jutro. Nieważne kiedy, powinno to być, ja wiem, wczesnym popołudniem, ale legalnie powinienem dniówkę skończyć jutro na jarcie. W razie W, wiadomo jak jest. Idziemy dalej. Jeden poszedł błyskawicznie, 3 minuty parkowanie, 20 minut rozładunek i wyjechałem stamtąd po 25 minutach. Rewelacja. Jadę teraz na rozładunek numer 2. Mój appointment tam jest ustawiony na południe, ale rzekomo biorę tam wcześniej. Wobec tego wale jak w dym. Będę tam na 9:00, myślę. 9:20 może. To jest niewiele, zdaje się, 16 palet. Jeśli dadzą mi dok, nie powinno tam zejść zbyt długo, mam na to nadzieję. Dostałem już backhaul. W drodze do domu. I to mi się podoba. Efektywność pracy.
dobrze zorganizowana robota, mniejsze prawdopodobieństwo na to, że coś się może spierniczyć, skoro ma się taką małą ilość stabów. I cóż, mi pozostaje jedynie skupić się na swojej robocie i enjoyować okoliczności. Enjoyować się okolicznościami przyrody. Jesteśmy teraz mniej więcej w Boston area, w okolicach Bostonu. Ja zbyt często tutaj nie jeździłem do tej pory. Byłem tutaj jedynie kilkukrotnie. I to jest taka fajna trasa. 1000-milowy, 1050-milowy szał z Chicago, można powiedzieć. Coś w ten deseń, więc można takie zrobić dwa w tygodniu. No i wtedy ma się pieniądz. Zobaczymy, jak pójdzie dalej. No, jeszcze nie grali, żeby czyszczaczki ulicy zablokowali mi rampę. Ja się tutaj, teraz może już bym się zmieścił. Na chwilę, bo to była zwężka taka. Oni coś tu objeżdżają. Śmieszne, śmieszne. Wiecie co, i tak się złożyło, że nie filmowałem na moich rozładunkach, ani na załadunku. Jedynka poszła bardzo szybko. Rozładunek numer 2 poszedł bardzo wolno. Zajęło mi tam 2 godziny niemalże i zrobiłem błąd z książką. I jestem jeszcze w książce biegły. W nagrodę macie przejazd przez Hartford Downtown. Connecticut. Nie jestem biegły w książce, jeżeli chodzi o manipulację tą zasadą 2.8 albo 7.3. O tym zapomniałem, ale dzięki wsparciu safety udało mi się to skorygować. Się bardzo opłaca pilnować tej zasady, no bo jednak godziny się sejwuje. Na drugim rozładunku poszła, była kolejka i tam jest wolno. Nie ma co tu gadać. To, że wolno, że nic. Wiadomo, że różnie to bywa z różnymi firmami. Ale jak jest wolno i ciasno, no to wtedy to jest. W tej firmy, gdzie byłem rozładowywać, wydaje mi się, że to jeden z naszych stałych klientów. Ja tam będę witał. Okazjonalnie. Jak samochody źle zaparkują, bo tam cofanie do doku jest obok parkingu dla samochodów osobowych. Dodatkowo tam był dok robiony. Remontowali, zakładali nowe bampery i chyba ten huk, taki hak, który podczepę, przyczepę, to też wymieniali. Tam się kręcili robotnicy, był tylko jeden dok otwarty. Ale najgorsze było to, że te samochody osobowe jak na złość poparkowali w takich miejscach, plus samochody construction tych robotników od tego doku. Namęczyłem się, żeby stamtąd wyjechać, bo wjechać to jest łatwo. Ale ten mój trok jest jednak w większej budzie. 860 to jest trok, który jest znacznie mniej, ma znacznie gorszy promień skrętu w porównaniu do tego bzyczka, co ja jestem przyzwyczajony. 760, tym co jeździłem w poprzedniej firmie i tym modelem, którym przeważnie się jeździ, bo to jest najbardziej typowy model. I mój model, którym jeżdżę, to jest na długie trasy między wybrzeżami, wtedy to jest wspaniałe, prawda? Inaczej czuje się prędkość, mniej się czuje w nim prędkość. Nowy trok jest dobrze wytłumiony i ogólnie komfort jazdy jest wysoki. Oraz komfort mieszkania w nim. Duże łóżka. Wszystko jest miłe i przyjemne. Natomiast aż tak się wygrzebywałem stamtąd, aż mi kierowca zaczął bić nie brawo, tylko zaczął mi gratulować, pokazując. Okej, kciuk do góry. Siedział tam jakiś kierowca, przyjechał po mnie w daycapie i widział, że wyjechanie stamtąd. Zresztą to jest Boston, Massachusetts, ludzie są tak jak w Nowym Jorku, oni nie są za bardzo, oni są tacy, no, chłodni, nie? To nie jest na przykład Iowa albo coś takiego, gdzie już Wisconsin, gdzie ludzie są super nice dla ciebie. Chcą ci ułatwiać życie. Materia. I zapomniałem do końca, o czym opowiadałem i nie dokończę poprzedniego wątku. W każdym razie, tylko tak podsumowując, wyskoczyłem z aglomeracji Bostonu, jestem już załadowany oraz zatankowany. Ważyć się nie ważę,
bo tak pi razy drzwi mam obczajony wskaźnik ciśnienia na piątym kole, wiem mniej więcej kiedy jestem za ciężki, a ten ładunek, który ja ciągnę, to są jakieś napoje, waga 42 000, więc tego nie da się załadować, nie da się tego przeważyć, jeśli masz kółka na moim troku przesunięte do gdzieś tak na czwarte, piątą dziurę, tak jak na Kalifornię. To jest praktycznie pewne, że ja mam w porządku wagę. Natomiast kwestia jest ze zbiornikami, bo ja mam 300 i zalałem je do pełna. Tu mogę być trochę przeważony na przodzie i to mogę mieć z 1000 przeważenie, może nawet więcej. Wiadomo, jak jest ze steeringiem, na steeringu jest zawsze większa tolerancja, ale zanim ja dojadę jakiekolwiek wagi, tak patrzyłem pi razy drzwi na wagi przed siebie, wszystko jest pozamykane. Zresztą to jest ten tydzień po tygodniu inspekcyjnym, nie spodziewam się jakiejś nadzwyczajnej aktywności policji na drogach. Myślę, że zanim dojadę do jakiejś otwartej wagi, najprawdopodobniej dopiero w Ohio, no to ja już spalę na tyle paliwa, że będę miał spokojnie bezpieczną wagę na przodzie. I tyle. Koniec pierniczenia. Nie wiem, czy w ogóle coś jeszcze będę nagrywał w tym odcinku. No to taka jest moja teraz praca. Szast prast, szuru buru. Hucu hucu, chlastu chlastu, nie mam troków 11.
dzień kolejny. Jest już dzień następny. Jaki to jest dzień? Nie ma znaczenia, czy to świątek, czy to piątek, czy sobota, czy niedziela, bo tracker znajduje się w zupełnie innej czasoprzestrzeni i dla niego czas płynie inaczej niż dla normalnego człowieka. Czas zasuwa z prędkością znacznie większą niż przeciętnie. I trudno się zorientować, kiedy ten tydzień minął. Trudno się zastanawiając się, gdzie minął ostatni miesiąc, co się działo przez ostatni kwartał. Bardzo często człowiek się łapie na takiej konstatacji, że o cholewcio, ale szybko minęło. Dni się ze sobą zlewają. Charakteryzują się one po prostu ciężką, żmudną pracą na co dzień, która jednak, jeśli się to lubi, sprawia, że zasadniczo to ten dzień się mija w sumie dość miło się spędza. I tymczasem zasuwamy w kierunku domu, do celu 8,5 godzin według GPS-a i prędkości trackerskich. Myślę, że ja to przejadę w 8. Przy okazji przerwę muszę zrobić jeszcze. No zgaduję, tak 3:30 będę na jardzie. Ostatnie kółko tego tygodnia, zjeżdżam do domu na reset. I tyle. Może uda mi się zmontować dla was ten odcinek. I to wszystko. Przed nami policja. I jeszcze jedno zagadnienie, prawda? Waga w Ohio. Czy ona jest otwarta, czy nie? No bo ja się nie ważyłem. Załadowałem towar, który waży 42 tysiące. Ja zgaduję, że z wagą jestem w porządku. No, nie ma szans, żebym ja to przeważył, ale dla pewności powinienem się zważyć, więc będę sytuację monitorował na bieżąco, czy to ma sens, czy nie, bo jeżeli waga będzie zamknięta, to ja nawet nie będę o tym myślał, aby się gdzieś zatrzymywać, a jeżeli waga będzie otwarta, to równie dobrze mógłbym zjechać do jakiegoś truck stopa i tę wagę sprawdzić. Speed trap ahead. Let's see. Czy są obecni panowie, czy są nieobecni? Police reporting ahead. Grzecznie, 70 na liczniku. Na cruise 72. Pogoda jest wspaniała, to jest właśnie to, jazda wiosną lub jesienią, nie ma gorąca, jest, z lewej strony kogoś złapał, więc był speed trap. Tutaj pewnie, nie, tam wcześniej musiał gdzieś stać. Ktoś ma dzisiaj pecha. Kwas. To tyle, to chyba będzie koniec tego odcinka, bo wiecie, rozumiecie. A nie, no nagram jeszcze, jak będę się zbliżał do tej wagi, zobaczymy, jak to tam się ta sytuacja rozwiąże. A reszta to już, reszta podróży to już bardzo dobrze dla mnie znane stany. Samej końcówka Pensylwanii oraz Ohio, Indiana, to są te drogi, które ja od lat już przemierzam i znam na nich każdy zakręt, każdy kąt, każdą dziurę i każde strategiczne miejsce, w których kapy rozkładają swoje radary, polując na pieniądze trackerów. I jedziemy w spokoju. Thank you.
No więc dobrze. Chyba tego wam nie mówiłem, że przejechałem przez Wagę bez problemu. Waga była zamknięta, nie musiałem sprawdzać, czy towar, czy ciężar towaru jest złożony prawidłowo. Po prostu przefrunąłem. Jestem już w Indianie, a więc to przedostatni stan naszej podróży. Kończę kółko numer 2 i zjeżdżam do domu na przerwę. Strasznie się wieje. Wiosna jest chłodna, deszczowa i wietrzna. Niemalże połowa maja 2021, a ja miałem śnieg, jak jechałem w tamtą stronę. W Pensylwanii. Na dodatek. To jest wschód. A nie jakiś tam Wyoming czy góry skaliste Colorado, gdzie potrafi padać nawet w czerwcu. Także takie buty. Zrobiłem 30 minut przerwy, krótki trening, śniadanie będące zarazem obiadem i lecimy dalej. Suma summarum, do celu pozostało jeszcze 3 godziny. Prosta droga, wiatr wieje w pyski, spalanie maleje. Nie ciągnę przecież lekkiego ładunku, więc thank you. Spalanie ma prawo spaść. Tak czy inaczej, kończymy tutaj to. Tym wejściem kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę. Tak wygląda teraz mniej więcej moja trasa. Czas prast na wschód i z powrotem. I cóż. Start. Następne kółko chyba w czwartek rano. Zobaczymy, jak się ułoży następny tydzień pracy. Postaram się coś tam dla was również nagrać. Tylko najpierw wyprzedzę tego marodera. To na razie pozdrawiam wszystkich.